Dziś niedziela palmowa, która kończy okres czarnego tygodnia, a rozpoczyna Wielki Tydzień, bezpośrednio przygotowujący nas do nadchodzącej Wielkanocy. Rejon Śląska Cieszyńskiego to miejsce, w którym można wyszczególnić sporo tradycji ludowych. Niektóre z nich są już zapomniane, część jednak wciąż jest kultywowana. Więcej na ten temat opowiedział profesor Daniel Kadłubiec. I proszę Państwa, te święta wielkanocne zaczynają się, to znaczy takie już zapowiedzi tego czasu wielkanocnego zaczynają się właściwie w tym tak zwanym czornym tygodniu, to jest pomiędzy tą niedzielą, która była, która w ludowej, a przede wszystkim w ludowej nomenklaturze nazywa się śmiertną niedzielą, śmiertną albo czorną niedzielą. A i tą niedzielą, która będzie, to znaczy to jest ta niedziela palmowa, czyli kwietnia. I w tej czornej niedzieli, w tym czornym tygodniu, dlaczego czornym? My się pytamy, szczególnie górali, czemu mówicie, że ten czorny tydzień? A oni oczywiście myślą tylko o swoim interesie i mówią tak. Jeżeli jakiś chłop się przez cały ten czorny tydzień nie mył, czyli był czorny, nie przebierał się, w ogóle nie przebierał się, w tym ubraniu spał, to jak szedł, proszę Państwa, na polowanie, to go gojny nie zobaczył, bo był niewidoczny, bo był czorny. Czyli czyli kłusownicy właściwie nie myli się w tym tygodniu i nie przebierali i dlatego bezkarnie łowili w tych lasach, no bo byli czorni i żaden ich nie chycił. Ale w tym czarnym tygodniu, a szczególnie w tej czarnej, czyli śmiertnej niedzieli, czyli w tej, która była, chodziły na południu naszego regionu, mam na myśli Stebna, Koniakow, Jaworzynka, Bukowiec, Herczawa i tak dalej, chodziły dwie dziełuszki z taką lalką i one mówiły, my chodzimy po morzanie, czyli to jest wariant chodzenia z morzanną, z marzanną. Marzanna, czyli generalnie bym powiedział symbol zimy, martwoty i tak dalej, która na Górnym Śląsku była topiona lub palona, ale na Śląsku Cieszyńskim nigdy w ten sposób z nią nie postępowano, a jeżeli szkoły topią, wrzucają do olzy marzannę, czyli kukłę, to robią to, bym powiedział, pod wpływem telewizji, która to nagłaśnia i to jest właśnie wpływ tych mass mediów na przeobrażanie się tradycji kulturowej. Ale generalnie nie było na Śląsku Cieszyńskim topienia i palenia marzanny, a te dziewczyny w tej gorali, jak to się mówi, które chodziły z tą kukłą, z tą lalką, one jej nie paliły, one jej nie niszczyły, tylko przechowywały do następnego roku i znowu chodziły od chałupy do chałupy i proszę Państwa, przy pomocy tego najpiękniejszego, czyli śpiewu, zaczęły, proszę Państwa, już nagłaśniać zbliżający się okres świąt wielkanocnych. Miały dwie pieśniczki, jedną kościelną, podziękujmy Chrystu Panu i oddajmy cześć i chwałę Jemu i tak dalej, a druga to była taka obrzędowa, Morzanna, Morzanna, coś w poście jodała, groch ze słoninami, groch ze słoninami, miły Pan Bóg z nami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jedna miała lalkę, druga miała koszyczek, do tego koszyczka otrzymywała, dawali jej tam ci gazdowie jakieś tam drobne, czy też jajka, czy wiktuały, czy jakiś igrejcar, jak to się mówiło. No i proszę Państwa, to był ten czorny tydzień, który minął wraz z tą niedzielą kwietnią, czyli palmową, czyli tą niedzielą, która będzie. I ta niedziela, jak powiedziałem, rozpoczynała ten okres Wielkiego Tygodnia, ale myśmy na Śląsku Cieszyńskim mówili nie Wielki Tydzień, ale Wieli Tydzień. Wieli Tydzień i był Wieli Piątek.